Jeżyki, wtedy przykładowa rozgrywka, tutaj dla dwójki graczy. Mam sobie podzieliłem punkty na jedynki, tam jeszcze mam resztę jeżyków na piątki, na dziesiątki. Mam żetony zakryte, sobie ustawiłem tutaj dwie pary jeżyków. Jedna para z zielonym, jedna para z czerwonym. One są zawsze jak się linia kończy. Tu mamy wiersze i kolumny. Na sobie i na tych miejscach są tak, ja sobie ustawiam je tak, mogą być naprzeciwko siebie, nie ma problemu. Będziemy na zmiany uzupełniali takie linie, bo cała linia to zostaje zbierana, zamieniana na punkty, jak zostanie zapełniona. Jak będziemy to łączyli? Nadajemy na zmianę sobie nasze owocki i mogą się stykać bokami tylko jak są tego samego koloru lub tego samego gatunku. Tutaj na przykład czerwoną gruchę. Jabłko, tu da na ten sobie da powiedzmy jabłko zielone tu. Teraz mam czerwoną gruszkę, dam tutaj. Nie mogę dać tu, bo by się stykała z zielonym jabłkiem, tak? Inny kolor, inny gatunek. Takie dam tu, bo jest zielony i jest ten. Teraz ten, on sobie da powiedzmy tu. No i tak będziemy na zmianę sobie je dawać. Są żółte. Mogę dać tutaj żółte. Ten będzie wtedy szedł w gatunek. To jest śliwka robaczywka. Można ją dać gdziekolwiek. Na przykład dam sobie ją tu. Ona jest przy zbiorze warta 0 punktów na końcu minus 2 lub minus 3, ale może łączyć takie miejsca właśnie, gdzie byśmy nie mogli dać innych owocków. No tutaj taki może dać. Ten zaraz będzie kończył. Robaczywka. A powiedzmy, że da tu robaczywkę. I ten ma tak. Ma cały rząd zapełniony. Ma trzy owoce. Trzy zielone. I trzy dodatkowo. To są ten sam gatunek. Więc jemu się liczy cztery, bo ma premię. Wielką premię. Dlatego, bo ma. I ten sam kolor, i ten sam gatunek. Ma 4 razy 3, bo są 3 owoce tutaj. To mu potem będzie odejmowało 2 razy minus 2. Ewentualnie będę sobie utrudnić, żeby było minus 3, jak chcemy. Tak to wygląda. Premie to są. Premia liczy się jako, że ilość owoców, dane owoce razy 2, jeśli mają ten sam gatunek. Na przykład tutaj byłyby, jakby było więcej takich, to byłyby razy 2. Lub liczy się drugie też razy 2, jeśli mają ten sam kolor, ale są różne. Przykładowo, jakby było tak, że jabłko żółte i żółta gruszka, ten sam kolor, więc też liczyłoby się razy 2 te owoce. Razy 4 to tak jak tutaj, bo te się nie liczą. One są takie, że tylko jako ujemne, jako na samym końcu. Oprócz tego to właśnie razy 4 premia, wtedy kiedy mamy ten sam gatunek i kolor. To razy 4. Aby się zdarzyło jakoś tak, że mamy po prostu, tu bym dał zamiast tego jakieś na przykład gruszkę, a powiedzmy ta gruszka by tu była, no to wtedy temu się liczą tutaj raz, dwa, trzy, cztery punkty, po prostu cztery owoce, bo nie ma na całej linii jednakowych gatunków, bo to jest gruszka, to jest jabłko i nie ma tych samych kolorów. Ponieważ no tu jest czerwone, tak? Więc premia razy 4 tylko wtedy, jak mamy na całej linii ten sam gatunek i kolor, a tak to premia razy 2, jeśli mamy ten sam kolor, lub premia razy 2, jeśli mamy ten sam gatunek. Jeśli są różne rzeczy, no to wtedy po prostu sobie je każdy owoc jako jeden punkt. Na końcu, jak będziemy zbierali, no to te by nam się liczyły jako minus 2 lub minus 3. No i to ostatnia runda, już na ogół jest niepełna, te linie nie są jeszcze do końca zapełnione. Jak zbierzemy dane owoce, to wtedy to ściągamy i jeżyka sobie gdzieś przesuwamy, gdziekolwiek mamy ochotę, nie musi być jedno miejsce, gdzieś sobie go przesuwamy na kolejny zbiór. Tak to wygląda, gra taka w sumie logiczna, na spostrzegawczość, ale głównie logiczna, gdzie ułożyć. Pamiętając o zasadach styczności tych owoców. Kombinowanie z układaniem. Jeżyki, całkiem mądra gra. Dla dzieci od 5 roku życia. Nam się wydaje, że może ciut wyżej. Chociaż jak się dziecko rozegra, to nie będzie problem. Taka mała, kompaktowa gierka, a cieszy.
Dzięki.